Witam Was tutaj, cześć, to mam Wiznosz. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z Cityscan z PlayStation 4 z naturalizacji scenariuszy. To może bez naturalizacji. To jeszcze zobaczymy. Dziś zaczynamy nową grę, więc jak jest nowa gra, no to musicie też wymyślić nazwę dla naszego miasta. Wygrała mapa alpejskiej wioski. No i co tutaj mamy? Rozwijaj niewielkie alpejskie wioski, aby zrealizować cel transportowy w wyznaczonym czasie. 7 dni trudność. Nazwę miasta wy wymyślacie, czyli możecie już pisać w komentarzu. Gramy z wszystkimi katastrofami, by było ciekawie, co nie? I tak, mamy tutaj warunki zwycięstwa, no to 250 tysięcy osób przewiezionych transportem publicznym, nie jest to mało. I warunki porażki, 350 tygodni w grze, nie wiem, zobaczmy. Liczba ludności poniżej 1 lub miasto ma fundusze w kwocie 0. I to jest najtrudniejsze. Szczerze powiem. I tak, zasoby naturalne tam powiedzmy 52% to są powierzchnia odpowiednia pod budowę. Natomiast to jest złą wiadomością, to nie ma tutaj statków, jakby coś. Połączenia zewnętrzne jest autostrada, koleje, nie ma statków, są samoloty. Dobrze, no to już bez zbędnych tutaj zapowiedzi wchodzimy do gry. Jeszcze nie grałem nigdy w scenariusz, nawet sobie odpaliłem raz na chwilę, tylko żeby zobaczyć, na czym polegają scenariusze. No i lecimy z naszym pierwszym scenariuszem. Zobaczymy, co to będzie się działo. To będzie normalna seria, gdzie będziemy sobie przerabiać różne scenariusze. Dzisiaj mamy alpejskie wioski. Cześć! Zacznijmy od wybudowania kilku dróg. Okej, dobra, to jest akurat znamy, to jest standard. Komunikat historii. Witaj! Mieszkańcy wybierają swoje ciche domostwa w górach, ale przemieszczanie się między nimi nie jest łatwe. Ten jest trudny, ale obywatele kochają swoje domy i chcą rozwoju transportu publicznego w swoim pięknym mieście. Zadbaj o stan konta i o liczbę obywateli. Wchodzimy teraz w radio. Dzisiaj sobie posłuchamy CD z radio. Ej, to chwila. Muszę sobie przyciszyć trochę. Okej, dobra. I co ważniejsze, informacje o mieście to nie. No, jeśli coś bym chciał nie zmienił, czekaj. No, nie wiem, czy jest jakiś nowy ciepielkacz? A, sam jest. No dobra, ja zastanawiam się, co jest u mnie. Natomiast moje pytanie jest. O, kamienie milowe. Cele. Także mamy do zdrowia i to, co właśnie wam czytałem. No dobrze, czyli musimy inwestować w transport. I na razie transportu już nie mam żadnego. Uważa. My nie mamy nawet niewielkie miasteczko. Czyli musimy trochę przyinwestować w rozwój naszego miasta. Zaklamy się. Okej. Dobra. No to tu dużo wam mówić. Ja tutaj na razie. Bo jak widzicie, to tutaj trzeba... Czekać, tu nie ma żadnej dzielnicy? O, panie, tu nie ma żadnej dzielnicy. Dobrze, no to tworzymy sobie dzielnicę. Czyli jak tworzymy nowe dzielnice, no to znaczy, że możecie pisać w komentarzu nazwy dla dzielnic. Ustal przepisy. Wiecie, przepisy to na razie nie będziemy ustalać w tym mieście w ogóle, bo przepisy kosztują. A my w tym mieście mamy wygrać. Chciałbym wygrać, szczerze powiedziawszy, ten scenariusz. Ogólnie są fajne trofea te scenariusze. Wygraj 5 i przegraj 5. Hehe. Tu jest chyba główna część miasta. Tak, powiedzmy. Czyli tu mamy kolejną dzielnicę. No, a to piszcie dzielnicę, czekajcie, czy tu jest. No, można to nazwać jako dzielnicę. Kanały, dobra. Nawet nie przeczytałem, może było coś ciekawego. A, fajna muzyczka. Dobrze, to jest dzielnica numer 1, 2, 3, 4. Możecie pisać w komentarzu. Dobra. Tak, więcej ludzi. Gdzie jest w ogóle nasz przemysł, tak szczerze? Okej, tu jest taki jako taki przemysł, tylko taki. Nie wiem, zbytnio dałem. Dajmy sobie nabrzeża. Pozwalają na przystosowanie linii brzegowej z budynkom przy znaleźnie wycy. Bla bla bla. Jest jakieś pseudo. Tu widzę, że trochę jest jakiegoś drogi czy coś. Ogólnie budżet jest nawet całkiem duży, ale. Dobra. Okej.
Tu widzę, że jest problem. To jest jakaś górka. Ale to nie dla nas problem. Nie. A, no tak, zapomniałem, że tutaj się to wszystko pozmieniało i inaczej to działa. Dobra, to mamy i tutaj coś jeszcze możemy zrobić. Ogólnie tu. O, nawet szkoły są. No to nie, to warto. Miasto jest w miarę rozwinięte. Nowe słupy. Dobra. Czekajcie, zobaczmy ogólnie na przegląd miasta. Czekajcie, rozszczepiłem tutaj gdzieś prąd. Właśnie, gdzie jest prąd? Okej, tu jest jakaś elektrownia jedna. No, zaraz zostaniecie. Dobrze, i tu jest wylew i tu jest pompa. Okej, dobra. Wszystko jest na takich zwykłych drogach. Trzeba będzie później coś przy tym pokręcić. Dobrze, i na razie transportu nie mamy. Przyspieszę trochę czas. Mamy 6 minut na razie. I tak. Co z prądem? No, prąd jest w miarę. Woda też będzie w miarę. Wysypisko. Jest tam jedno na końcu miasta, ale ma tam. Opieka zdrowotna jest. Straż pożarna też jest. Policja jest. Takie miejsce, gdybym. Może dajemy im jeszcze tutaj z jedną. Ja. Brakuje ci wody. No w sumie to ja już jeszcze nie budowałem w ogóle. Tym nie brakuje? O, świetnie. Dobra, i tutaj dajemy też trochę na rozbudowę. Łapanie. To jest jakaś krzywa strasznie droga. Jak takie mogli wybudować? Aj, to też jest trochę przemysłu. Okej. Okay. Warto to wiedzieć. Czekajcie. Tu? Nie. Ej, ty, jak ja bym chciał na przykład tu. No. Droga. Zgodnie ze mną będziesz działać. Dobra. Tu sobie wybudujemy to, tak, trochę budynków. Tu jest handel, widzę. I tu trochę domków. Przemysł. Właśnie, czekajcie, jak tutaj jest ze surowcami? No jeszcze nie patrzyłem. No może to mniej więcej wiemy, jak wygląda stronie się. Okej, jeśli coś możemy zrobić, to tutaj bym dał sobie przemysł leśny. A tu ładnie to się zapowiada. Więc to będzie nowa dzielnica, to będzie piąta już chyba, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, tak, tu będzie piąta. Wow, i tu zaraz coś wczoraj, musimy to zobaczyć. Tu coś jest ciekawego. Tylko sobie dajmy tutaj drzewka. Patrzcie, statek. Fajny. No dobra. Ale nie tym się zajmujemy. Na razie się zajmujemy wygraną. Dobrze. I tu sobie dajemy przemysł z pędzlem średnim. I z tego powinniśmy ładnie zrobić. Prąd jakoś się podciągniecie. Gorzej co do wody. To wam na chwilę powinno wystarczyć. Dobrze. Co tam z kamieniem milowym? Blisko. A z obszarami. Wow. Fajne góry tu będą. Dobrze. Czy tu są? Tu nic nie ma. Nie widzę pociągów tutaj zewnętrznych. A podobno gdzieś są. Okej, to trzeba zobaczyć ręcznie. Ja. Gdzieś tu niby są te pociągi. Ale ja wam powiem szczerze, że ja ich tak po prostu nie zobaczę. Nawet pewnie gdybyśmy weszli tutaj sobie w mapki. Transport. No to właśnie ja ich nie widzę. Dobrze, czyli pociągów chyba też nie będziemy mieli zbytnio. Dobrze, rozwija się miasto. Jakieś zapotrzebowania na ludzi. Można wam tu niby trochę dać tych ludzi. Na razie nie będę żadnych tych budynków
katastrofy, bo na razie chcemy to. Okej, mamy autobusy. Jest dobrze. Okej, nie mamy niewielkie miasteczka, mamy to. Dobra, nieważne. Czekajcie, dajmy tylko to i zobaczmy, co tam dostaliśmy. To nie trzeba będzie odblokować jeszcze raz. Okej, mamy autobusy, tramwaje. Dobra, zobaczymy, co będzie lepiej. Recykling. O, jest trochę dróg, to się przyda nam. Tramwaje, ogrzewanie, ogrzewanie tutaj nie jest niezbędne. Cmentarz. Cmentarz. Trzeba mi postawić. Baza helikopterów, jednostka remontowa, mały schron. Okej, czyli wszystko się dopiero teraz zaczęło pojawiać. Dobra. Idźcie, zaczniemy sobie tutaj od autobusów. No co jak co, ale autobusy tu będą po prostu idealne. Dobra. To tak. Jedziesz sobie stąd. Dobra, nie martw. Tutaj przez tą dzielnicę. Tutaj do szkoły. Albo nie. Tu sobie jeszcze podjedziesz nawet. Później tutaj pod szkołę i tu sobie później jedziesz do tych, gdzie sobie dasz tu przystanek i tutaj. Później jedziesz tutaj obok przemysłu, będziesz miał przystanek. Okej, prądu zaczynam brakować im, tutaj widzimy. Tutaj należy takie boczne przystanki. A, i dokładnie tutaj sobie zrobimy, że ten autobus będzie zawracać. Tu dwie linie, dlatego będzie tutaj zawracać. Czyli idzie tu, tu i tu i później z powrotem. Tutaj sobie pojedziesz. Tutaj, bo trochę przemysłu jest. I tutaj wracasz. Budowanie schronów. Dobra, wiem, że są schrony ważne, ale na razie jest ważniejsze, żeby był rozwój miasta. Zresztą jesteśmy na minusie. Dobra, czekajcie, bo nie możemy zejść poniżej zera, a ja czasami miałem takie kryzysy w naszym mieście. Aha. Aha. Widzę, że to nie będzie takie proste. Dobrze, dajmy tu sobie przystanek. Dajmy tu sobie przystanek, dajmy tutaj i z powrotem. I zadowolenie. Dobrze, autobusy wyjechały. Dajmy, rozwinimy sobie trochę tam, ten, budynki. Dobrze, tu widzę, że się budują. Jak tam prądu wam zaczęło? Najprościej byłoby postawić po prostu coś takiego. I chyba to to zrobimy. Dobra, macie. Dobrze. Jak tam? Okej, drzewka się widzę, żeby wybudowały wszystkie. Tak, spodobało mi się to. Dobrze. Busy wyjechały z tego, co wiem. Albo i nawet wyjeżdżają. Jest 6 autobusów na linii. 7. Okej, czyli się pojawiają. Jest to linia dzień i noc. Dobrze, bardzo dobrze. Czyli autobusy póki co będą powoli wyjeżdżać. Może być. Jeśli coś my tutaj chcemy, czekajcie, gdzie to było? O, tutaj. Poczekamy na duży maszt. Natomiast mały schron by się przydało postawić. W głównej części, ale by się przydało postawić. Dobra, i schron tu sobie będzie po prostu... Tak będzie. Dobrze, widzę, że... Mówisz, że tutaj masz jechać. Okej. No to niech będzie. A co ja właśnie robię, tak z ciekawości? Dobra. Dobrze. Mamy drogę, czyli jest dobrze. I teraz tak. Mamy schron, jesteśmy trochę na minusie, co jest... Ludzie chcą się budować, świetnie. Dajmy trochę ludzi.
tutaj. I tak, tutaj się ludzie mogą przydać, czemu nie? A, dobra, tu jest zakres. To sobie rozwiniemy trochę tego handlu. Jest taka handlowa część. Ale tutaj to już będą domki, bo domki są nam bardziej potrzebne póki co. Bo jak jest dużo mieszkańców, to jest dużo podróżnych. Dobra. Tutaj jest dobrze. Tu brakuje wam wody. Ale to pewno tego tak, że jej tam wam nie podłączyłem. Ale jak widzę, że będzie ogólnie zaczyna brakować. Może czekajcie. Trzeba podnieść wpływ wam podatki. To od tego zacznijmy. Na wodę są obniżone. Zobaczcie, w ogóle to są jakieś poustawiane ciekawe te. Ja nigdy tym nie kręcę. Dobra, dajmy na stówę i wtedy będzie spokojnie wszystko chodzić. Nie wiem, mamy już 19, 16. A, powoli będzie. Dobrze, woda, zaraz on tu się pojawi. A to nie martwcie. Okej, okay, widzę, że chcemy się budować domy. Z czego jesteśmy zadowoleni oczywiście, bo to jest nam tutaj potrzebne. Trochę pod górkę, ale w sumie to o to tutaj chodzi. Bo to ciekawe wygląda, jak są te miasta pod górą. Dobra, tutaj, tutaj i tutaj. Dobrze. I teraz sobie zaznaczmy ten cały obszar. Tak, jako domki. I może jeszcze ten kwadracik. Dobra, wy tu możecie się budować. Oczywiście wody tutaj nie macie pociągnięte, bo kto by to wam wcześniej zrobił. Nie wiem. I zostawiać, jest dobrze. Jakiś park bym wam tu wstawił. Właśnie, tam parków nie ma zbyt dużo w naszym normalnym mieście. Trzeba będzie pod tym popracować. Ok, widzę, że prawie każda strefa ma jako taki jakiś park. To jest dobra wiadomość. Dobrze, no tam postawimy coś takiego. Dobrze, jak tam kamienie milowe? Cel. 81 osób korzysta. Mamy już 10 tygodni. Liczba ludności 2017 i ma miasto ma w funduszy. Dobrze. Wtedy szybciej po prostu skończą nam się tygodnie. Dobra. Ale autobusy powinny nam tutaj dobrze działać co do całości. 23 autobusy, 4 mieszkańców. Oni się po prostu muszą chwilę przyzwyczaić, a będzie im więcej. Także nie będziemy łączyć zbytnio tych miast, aby oni korzystali z komunikacji. Widzę, sądzę, tylko jak się by zrobił, jak zrobi się jasno, zrobimy sobie nową strefę. Tak, żeby mieli więcej gdzie jeździć. Dobrze, i tu im rozwiniemy trochę tego. Handlu. Dobrze. Nie, mi się wydawało. Myślałem, że są... Tak, są już helikoptery medyczne i jest cmentarz. Ach, no tak. Dobra, cmentarz to sobie postawimy. Macie cmentarz. O, cmentarz akurat się przydaje. Brakuje wam tu ludzi. No to dojeżdżcie sobie, tak? Macie autobusy. Jeżdżą tutaj obok was. Jeszcze zobaczmy, czekajcie. Tak, tu możemy zrobić wam ścieżkę. Jest ścieżka. Ścieżka. Proszę bardzo. Ej, ty, nie przejdziesz stąd. O, od razu lepiej. Dobra, gdzie jest przystanek autobusowy? No, no, no. Autobus. Może to jest ten autobus? Szczerze wątpię. Właśnie. Nie ma tak łatwo. To jest też duży przystanek. Tu jest przeciotkowy, panie, z tego co pamiętam. Okej, dobra, tu jedzie trochę dużo tych autobusów tu jeździ, ale w sumie dobrze. No, żeby dużo nam tutaj to jeździło. Okej, dobra. Czy jakiś autobus może tu by podjechał, bo chcę zobaczyć, czy da się to wszystko za jednym rzutem zabrać, ale chyba się nie da. Dobra, nawet jest dosyć niezły, tutaj nie ma korków. Co jest też dobrą wiadomością.
Tutaj ten kabel chyba można wydłużyć. Tutaj też. Dobra, zobaczmy, ile zarabiamy na tym przemyśle. Czekajcie, leśnictwo. No trochę coś tam bida jest, ale coś tam jest. Kamień milowy. Ile już jest? No, idziemy z górą. Dobrze, mam jeszcze tramwaje, taksówki. O, słyszę, że jest mój hit. Okej. Następnym będzie... Nie będzie żadnego transportu. Okej. Będzie darmowy transport publiczny. To dużo pewnie daje. I w sumie to można będzie zrobić. Czy coś tutaj jest? Jeszcze jakieś drogi? Nie. Ale w kolejnym może... Jest metro. Okej, dobra. Dobrze, czekaliśmy na dzień, aby wybudować nową dzielnicę gdzieś tutaj. Tylko jest jeszcze taka mgła. No ale dobra. Nie, dobra, niech ta mgła mi tu zejdzie, bo w czymś takim to ja też nie będę budować. Dobrze, dajmy sobie tam trochę tego przemysłu, bo widzę, że chcę dalej budować. Tak, niestety będziecie mieli konkurencję. Przykro mi, ale ja chcę zarabiać. Dajecie za mało pieniędzy, no to macie. Wysypisko. Jest tu wysypisko. 11% zapełnienia. Dobra, nie. No i co my tu mamy w końcu? Pamiętajcie, że o nazwie miasta. Wow. Te budynki coś tak trochę na siebie wchodzą. Autobus jest pusty. Okej, czyli pewnie to był ten, co się zapełnił. Nie, to będzie ten. To będziesz ty. No któryś to musi być. Czemu oni wszyscy jedą te autobusy, ale tam gdzie nie powinny? Może ty? Jak się zapełnisz do pełna, to wtedy to będzie ten autobus. Szkoła średnia jej. No ma, poczekajcie, może po prostu poczekamy, aż coś tu skręci. Przecież widać, jest wyraźnie, że jeden na tutaj pojechać, a drugi tu. Nie straszne, że tych autobusów tutaj teraz jeździ. Nie, no i oczywiście żaden mi tu nie skręci, no bo po co? Dobrze, czy ten fok już by mógł zejść? Właśnie trzy autobusy w użyciu. Dobra, zrobimy sobie tak. Ten przynajmniej sobie przesuniemy. Ciebie usuniemy. I tu puścimy nową linię. Yo boy. Nie. Całej linii nie możemy usunąć, bo mnie za to zabiją. Nie, tutaj też nowej linii nie tworzymy. Tu sobie stworzymy. O tak. I tu będzie. Wow, ile ludzi tam było. Nową linię, która jedzie tutaj. Jedziesz tu. Jedziesz trochę do centrum miasta. O, tutaj może do sklepów. Tak, żeby coś tu się wydarzyło. No i później tą drogą jednokierunkową wracasz tutaj. Nie wiem, czemu nic nie chce wjeżdżać na tą drogę, ale dobra. Może i dobrze. Może powinien się cieszyć. Tutaj i tutaj. Tak. Dobrze. I na tej linii pewnie będzie trochę mniej autobusów. Kup nowy kawałek ziemi. Nie, na razie nie będziemy kupować nowych kawałków ziemi. Na razie o tym nawet nie myśl. Musimy myśleć o tym, co teraz mamy. Dobrze. Mgła widać, że nie chce zejść. Dlatego my się zajmiemy tym ręcznie. Tutaj chciałem stworzyć nową dzielnicę. Tak. I tu im damy dużą drogę. Wiem, tu nie ma zbytnio dużych dróg.
Może i nie bez powodu. Ale my chcemy dużą drogę, aby obsługiwało to nam tramwaje. To trochę jednak jest blisko tego, ale no dobra. Dobrze, jeżeli sobie tu puścimy takie tory tramwajowe, drogę z bambajami, sobie ją tu jakoś tak podciągniemy, no dobra, to będzie dobrze. Świetnie. Ta droga sobie później gdzieś tam pojedzie od tu. Sobie pojedzie. Dobra, na razie tramwajami się nie zajmujemy. Tramwaje będą pewnie w następnym odcinku, bo czas nas panagli. A ja też nie mam wieczności na odcinki. I wy też byście nie chcieli pewnie oglądać długich odcinków, dlatego ten odcinek będzie też taki krótszy. Kolejna dzielnica, dobra, to już jest szósta. Naprawdę nie wiem, czy wy będziecie mieli pomysły w ogóle, czy będziecie mieli pomysły na jakąkolwiek dzielnicę. Znając to, jak czasami to wygląda. Dobra, tu sobie trochę pociągniemy. Tak. Dobrze, i do was też puścimy autobus. Też gdzieś tutaj stąd. O ty, no. Ty będziesz musiał wyjechać w lądu. Nie masz już wyboru. Jedziesz tu. Wjeżdżę do tej dzielnicy. Wiem, na razie tutaj nic nie ma. I tu sobie jeszcze z nim przystanek, taki symboliczny, bo tutaj pewnie coś kiedyś będzie. Tutaj, no i najlepiej, żebyś już wrócił po prostu. Okej, okay, jest. I ciebie sobie przesuniemy tutaj. Są taksówki. Taksówki brzmią kusząco, jednakże nie aż tak, aby mnie po prostu teraz wybudował. Zastanowimy się nad taksówkami. Taksówki zawsze coś, ale one działają, chociaż tu mogłyby się przydać. Dobrze, tak, wy tu się budujcie. My pomyślimy zaraz o taksówkach, tylko nie możemy zejść na minus z budżetem, dlatego na razie może o taksówkach nie będziemy myśleć. No, tutaj jest. Prąd. Podciągnijmy tu sobie druta. Dobra, jest droga, jest. Zaczęli się oczywiście budować tam, gdzie nie ma prądu. Już widzę, że chyba już został załatwiony prąd. Tak. Świetnie. I autobusy też już zaczęły jeździć. Zobaczmy, jak tam wydobywamy autobusy. Czekajcie, ile jest potrzebny do kolejnego? 3-400. Okej, trochę tego jest. Już jest. Prawie 1000 ludzi korzystających z tego. Z komunikacji miejskiej. No to chyba będzie dosyć idealny. Co do mnie. Co prawda by się przydały tutaj jeszcze promy i statki i tak dalej, ale i bez tego powinno nam wyjść. Dobrze. Mamy 28 minuty, czyli za chwilę będziemy kończyć. Zaraz nam prądu zaczniemy takować, oczywiście. Tylko tutaj, że on podłączamy. I na razie sobie robimy tego przygotowanie pod tramwaje. Tutaj wybudujemy. Pewnie w następnym odcinku. I najlepiej, gdybyśmy to zrobili w odpowiednim kierunku. Dobrze, widzę, że są problemy. Tak, tu jest w dobrym kierunku. Tu też. O, i jest wszystko w dobrym kierunku. Tak, autobusy też będą sobie spokojnie radzić. Tak, bo gdybyśmy chcieli wykorzystać teraz tramwaj, byśmy musieli wziąć pożyczkę. A na razie to ja pożyczek nie chciałem brać. Czekajcie, może sobie jeszcze byśmy puścili ten tramwaj. Tak, tu do dzielnicy bardziej. Jak to nie można, jak można? Mam ci tu wytłumaczyć, że się da. Tak. Może być nawet w ten sposób. Proszę bardzo. Można? Można. Dobrze. Tak, bo ten tramwaj to będzie musiał sobie przejechać przez to. Przez tą główną. Teoretycznie można puścić w tą główną te tramwaje. Czemu nie? Tu zrobię sobie rondko.
I tu może być, tak? A czekajcie, wiecie, może byśmy już wybudowali te tramwaje. Aż taki trochę mam zapór tych tramwajów. Nie w tę stronę, nie w tę stronę. Tu widzę, że idzie dobrą i tu też szło w złą stronę. Okej, okay, dobra. Teraz tak, to kosztuje 40 tysięcy i do widzenia i weź to teraz kup. To jest mniej dobra wiadomość. Jeśli już szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, co tu by zrobić, aby to tak skandalicznie nie wyglądało. Myślę, że byśmy jeszcze chcieli sobie to zrobić, to byśmy zrobili sobie tutaj tramwaj. Który by tu sobie wyjechał, to by sobie zrobił rundkę dookoła. Tej górki. Bo to na pewno to byłaby... O, widzicie? Nie chcielibyście się przejechać taką kolejką grawitacyjną? Dobrze, gdzie jest ekonomia? Dajmy sobie jakąś pożyczkę. Ile kosztuje? No właśnie 60 tysięcy może być. To bądźmy bogaci przez chwilę chociaż w tej grze. Gdzie? Najlepiej to jest, jak to się buduje gdzieś z dala od wszystkich linii. Ale my tutaj tak zbytnio nie mamy gdzie to postawić. Z dala od wszystkiego. Tego postawimy, o, niedaleko tego, proszę bardzo. Dobrze, i budujemy linię. Budujemy linię. Ci zbuduję linię. Tu jedziesz. Tutaj się na pewno przyda stop. Tutaj. Tutaj. Tu widzisz sobie w tą dzielnicę Akysz. Czemu nie? Tu dajemy ci przystanek, tam zrobimy ścieżkę do wyjścia. Tutaj sobie przejedziesz, tędy, bo czemu by nie? Tutaj do tej dzielnicy, oj, musisz koniecznie wjechać. Jakbyś nie wjechał, to bym, nie wiem, byś tu nie dojechał, tak? Skrócił. Tutaj, tutaj na pewno też. Tutaj, tutaj, tutaj na zakręcie. Tutaj, obok szkoły. I z powrotem. Dobrze, nie mamy od razu autobusy i tramwaje. Tramwaje zaraz zaczną pewnie wyjeżdżać. Jesteśmy na lekkim minusie, ponieważ... Aczkolwiek... Musimy tylko trochę tu rozbudować. No ale mamy 33 minuty, nie jest aż tak źle. Ludzie, spokojnie. Tu jest wysoka góra. To może lepiej nie. Ale tutaj możemy spokojnie sobie rozwinąć trochę handlu. Handel nam się przyda, bo ludzie już nie chcą się do tego miasta budować. Tak, handel jest. Pewnie bez wody. Oczywiście, że bez wody. Dobra, i tutaj też przemysł. Jest i przemysł, który się buduje. Okej, okay, i tutaj. Dobrze, teraz złapmy sobie jakiś tramwaj. Zobaczmy, czekajcie, najpierw zobaczmy, ile jest już łącznik maliniowy. Dobra, mamy już 2000 ludzi przewiezionych transportem publicznym i 23 tygodnie w rozgrywce. No to raczej powinno nam się udać, chociaż to jest 250 tysięcy. Więc dużo. W następnym odcinku chętnie byśmy doszli do metra. Ale na pewno kupimy jakiś nowy kawałek ziemi, więc już możecie myśleć, który, co i jak. Natomiast tak, my sobie zapomnę taki tramwaj. Ja nie wiem, zapał, który by jechał w innym kierunku, ale widzę, że raczej takich nie widzę. Póki co. 10 tramwajów póki co jeździ. Dobrze. I jedziemy. O, jest tramwaj w drugą stronę. Ja ze swojej strony dziękuję za odcinek. Jeśli Ci się podobała ta seria i ogólnie ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Możecie jakiś komentarz walnąć z nazwą miasta, nazwą dzielnicy, ogólnie lub ogólnie co i jak Wam się podoba. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i na tej serii, bo widzę, że może to ciekawie wyglądać. Cześć!